Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Pierwsze pytanie od użytkownika Karol Cegielski. Czy mówienie, że Polska jest ostoją katolicyzmu, jest właściwe? Jeśli nie, które państwo by ksiądz za takie uznał, o ile w ogóle takie jest? Jest to moim zdaniem określenie zdecydowanie w tej chwili już naciągane, czy Polska jest ostoją katolicyzmu. Bez wątpienia wciąż jeszcze w Polsce jest duży procent społeczeństwa, który przyznaje się do katolicyzmu, który świadomie stara się być katolicki, który stara się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Jest to jeszcze wciąż spory procent społeczeństwa. W porównaniu do krajów Europy Zachodniej faktycznie jest to jeszcze całkiem dużo. To faktycznie może wystarczyć do tego, żeby społeczeństwo polskie nie popadło w takie kryzysy, w jakie popadły społeczeństwa Europy Zachodniej. To faktycznie może sprawić, że Polska stałaby się taką ostoją katolicyzmu, ale na pewno nie można powiedzieć, że w tej chwili taką ostoją jest. Przede wszystkim ze względu na kryzys Kościoła, który sprawił, że Kościół jest bezsilny, który sprawił, że Kościół moralnie bezsilny. Miesza się w tysiąc różnych spraw, dba przede wszystkim o sprawy doczesne, ale nie dba o to, co najważniejsze, czyli nie dba o zbawienie dusz, nie dba o przekazywanie wiary, nie dba o czystość wiary. No i to sprawia, że Kościół w Polsce, pomimo tego, że wciąż ma jeszcze siłę przebicia, zajmuje się wszystkim innym, tylko nie tym, co naprawdę istotne. Myślę, że z tego samego powodu można powiedzieć, że żaden z obecnych krajów nie jest faktycznie ostoją katolicyzmu, po prostu dlatego, że Kościół jest w takim kryzysie, że nawet tam, gdzie ludzie chcą być prawdziwie katolikami, to po prostu nie potrafią, bo Kościół nie potrafi ich poprowadzić, bo Kościół jest sam w tak głębokim kryzysie. Ale myślę, że właśnie Polska mogłaby być ostoją katolicyzmu. Myślę, że gdybyśmy mieli naprawdę silny, zdrowy Kościół w Polsce, to mógłby być on naprawdę takim nauczycielem, przewodnikiem, który by Polskę prowadził po prostu do wielkości, do zdrowia, takiego zdrowia duchowego, moralnego, rozumowego, ideologicznego. To mogłoby mieć miejsce, tylko że Kościół jest w tej chwili po prostu w tak głębokim kryzysie, że nie jest w stanie tej funkcji spełnić. Kolejne pytanie od użytkownika F. Unia. Czy wada zgody w przysiędze małżeńskiej jest argumentem do stwierdzenia nieważności? Niebranie na poważnie nauczania Kościoła o małżeństwie i posiadaniu dzieci przez jednego ze współmałżonków. Wada zgody w przysiędze małżeńskiej może być powodem do stwierdzenia nieważności. To znaczy, jeśli któraś ze stron jest w stanie dowieść, że świadomie, dobrowolnie negowała istotę małżeństwa na przykład, czyli nie chciała przysiąc tak naprawdę wierności małżeńskiej. Taka osoba na przykład nieustannie zdradzała najpierw swoją narzeczoną, później żonę, żeby to cały czas trwało i tak naprawdę nie miał załóżmy tutaj mąż nie miał intencji, aby ślubować wierność małżeńską. Jest to powód, żeby podważyć ważność sakramentu ze względu na świadome zanegowanie tutaj jednej z istotnych właściwości związku małżeńskiego. Podobnie, jeśli ktoś świadomie neguje obowiązek posiadania potomstwa, po prostu nie chce mieć dzieci. Zawiera związek małżeński z przekonaniem, że dzieci mieć nie będzie. To jest również powód do stwierdzenia nieważności zawarcia tego związku małżeńskiego. Wynika to z tego, że małżeństwo na poziomie prawnym jest pewnym kontraktem, jest przekazaniem sobie przez małżonków wzajemnie prawa do swojego ciała w kontekście właśnie współżycia małżeńskiego, wzajemne przekazanie tego prawa i przyjęcie go. I teraz jeśli zostaje negowany cel tego przekazania prawa, no to ono tak naprawdę nie następuje i wtedy, jeśli nie dochodzi do zawarcia tej umowy, to nie dochodzi do sakramentu i faktycznie wtedy ten sakrament jest po prostu nieważny od samego początku. Nie o to chodzi, że można go później unieważnić, tylko on po prostu został nieważnie zawarty. Pytanie od użytkownika Wojciech Musiał.
Słuchając księdza kazań i konferencji oraz księdza Karola Sztelina, mam wrażenie, że ksiądz Karol oczekuje rychłego wypełnienia się apokalipsy, a ksiądz raczej kolejnych wieków pomyślności dla Kościoła. Czy ksiądz naprawdę jest takim optymistą, czy raczej powściągliwym obserwatorem czekającym na jakiś jednoznaczny znak? To jest moim zdaniem bardzo ciekawe pytanie. A faktycznie można by odnieść takie wrażenie, to znaczy faktycznie ksiądz Karol ma tendencję do tego, żeby mówić często na przykład o czasach ostatecznych, natomiast znam księdza Karola również osobiście i wiem, że nie spodziewa się on apokalipsy jakoś w każdym momencie, że nie żyje w takim oczekiwaniu, że to zaraz się wydarzy. Moim zdaniem należy do czasu końca świata być zupełnie indyferentnym, być zupełnie obojętnym. Niezależnie, czy to się ma wydarzyć teraz, czy ma się wydarzyć za 1000 lat, wszystko jedno. My mamy spełniać nasze obowiązki tutaj na ziemi i my mamy tak żyć, żeby być w każdej chwili gotowym na koniec świata, bo dla nas śmierć jest po prostu naszym osobistym końcem tego świata tutaj. Dlatego nie uważam, żeby było istotne, żeby się na tym koncentrować. Trzeba się koncentrować na tej gotowości do stanięcia przed Panem Bogiem cały czas i na tym, żeby dobrze tutaj wypełniać swoje obowiązki, co w zasadzie jest tożsame. Na tym trzeba się koncentrować, dlatego nie uważam, żeby było potrzebne podkreślanie tego, że teraz koniec świata to pewnie jest już niedługo. Uważam, że jest to zbędne, uważam, że może to wzbudzać taką niezdrową ciekawość. Jest to niepotrzebne duszpasterstwo, dlatego staram się tego nie używać. Żeby było jasne, nie uważam, że ksiądz Karol tego jakoś nadużywa i prowokuje ludzi do tego, żeby myśleli właśnie, że już zaraz będzie apokalipsa. Wiem, że zdarza się mu faktycznie dosyć często mówić o tych czasach ostatecznych, już że właśnie w nich żyjemy. Robi to już święty Paweł i nie uważam, żeby tutaj słowa księdza Karola były jakieś bardziej apokaliptyczne niż właśnie na przykład słowa świętego Pawła, więc jest to w pełni dozwolone, dopuszczalne i właściwe. Natomiast ja staram się osobiście unikać jakichkolwiek nawiązań, bo mam wrażenie, że ludzie dzisiaj właśnie bardzo tego szukają, bardzo tego oczekują, żeby mi tak mówić, że tutaj zaraz będzie koniec świata, przynajmniej część ludzi. Ja uważam, że jest to niepotrzebne, jestem trochę takiej niezdrowej ciekawości, o kiedy to będzie, czy zaraz, czy nie zaraz. Pytanie od użytkownika Matek Matek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę księdza, już kiedyś pisałem pod jednym z filmów o tym, że komunia święta padła mojemu tacie na ziemię. Zaznaczał, iż przyjmował ją do ust. Przez jakiś czas tata chodził jak osłupiały, ponieważ miał wielki żal do siebie o to, co się wydarzyło. Chciałbym księdza zapytać, co w takiej sytuacji należałoby uczynić. Oczywiście należy przede wszystkim przyjmować komunię świętą zawsze w sposób godny, na kolanach i do ust. To już w jakiś sposób minimalizuje ryzyko, natomiast wciąż może się zdarzyć, oczywiście, że może się zdarzyć i w takich warunkach, że komunia święta upadnie i jeśli kapłan zachowywał wszystkie środki ostrożności, była patena i wierny, też zachowywał się zgodnie ze standardami, zachowywał się tak, jak powinien, to zupełnie nie ma powodów, żeby ktokolwiek się tutaj oskarżał. Jak najbardziej zadaniem kapłana jest wtedy tą hostię podnieść, później zgodnie z tradycyjną dyscypliną, to miejsce, gdzie hostia upadła, należy odpowiednio oczyścić. Kapłan jak najbardziej powinien po tym, jak opuścił hostię, również uczynić pewną pokutę. Już wspominałem, że zwyczajowo kapłan powinien po upuszczeniu hostii przez jakiś czas leżeć krzyżem przed ołtarzem w ramach takiej pokuty, oczywiście prywatnie. Natomiast to nie jest obowiązek, ale było to faktycznie tradycyjnie praktykowane. Jest to, nawet jeśli kapłan nie zawinił w tym bardzo, to po prostu po to, żeby okazać ten szczególny szacunek, miłość do Najświętszego Sakramentu. Jeśli wierny świecki zachował wszystkie środki ostrożności, zachowywał się zupełnie normalnie, no to nie ma powodów, żeby się jakoś z tego powodu oskarżał. Tu nie ma powodów, żeby mieć do siebie pretensje. Jak najbardziej można tak, nawiązując do tego zwyczaju pokuty kapłana, można na przykład nałożyć sobie jakieś drobne umartwienie w ramach takiego właśnie zadośćuczynienia, natomiast nie należy tutaj z tego powodu jakoś właśnie się smucić i emocjonalnie to przeżywać. Gdy odczuwamy smutek z jakiegokolwiek powodu, to znaczy jeśli czujemy się jakoś winni, warto taki smutek zawsze przekuć w jakieś drobne umartwienie. Ono nigdy nie zaszkodzi w ramach właśnie takiego zadośćuczynienia. Nawet jak
nie ma w tym jakiejś naszej wielkiej winy, to zawsze warto jest przekuwać taki smutek w właśnie jakieś umartwienia. To jest praktyczne, dobre, to uczy nas pewnego właśnie umartwienia, a jednocześnie pozwala walczyć z takim nieumarkowanym smutkiem, bo czasami takie emocje też mogą być szkodliwe. Pytanie od użytkownika Paweł Nowakowski. Jak ma postępować żona, mąż, jeśli druga strona odrzuca mszę świętą wszechczasów? Nauczanie Kościoła katolickiego i uczęszcza tylko na nom. Co z dziećmi, co z zarzutami o rozbijaniu i dzieleniu rodziny, wprowadzanie starodawnych zwyczajów i zakazów? Sytuacja dotyczy wielu rodzin, gdzie jeden z małżonków. I tutaj się urywa to pytanie, natomiast myślę, że rozumiemy już o co chodzi. Sytuacja jest faktycznie bardzo trudna i ogólna odpowiedź brzmi: trzeba robić, co się da. To znaczy taki małżonek, małżonka powinna przede wszystkim starać się przez swój dobry przykład. Przykład cnotliwego życia, przykład prawdziwej miłości małżeńskiej, prawdziwej miłości rodzicielskiej, przykład postępu w cnocie zachęcać męża, dzieci do uczestnictwa we mszy świętej trydenckiej. Wymuszanie tego na siłę nic nie daje i tego nie należy robić. Należy przykładem zachęcać i jeśli te osoby zachęcone przykładem zaczną zadawać pytania, wtedy należy odpowiadać, wtedy należy pokazać im ten wielki skarb, gdy chcą go zobaczyć, ale nie wymuszać to na siłę. Od takiego wymuszania nic nikomu dobrego jeszcze nie przyszła, więc zachęcam do tego, żeby uczestniczyć oczywiście we mszy świętej trydenckiej. Jeśli cała rodzina jeszcze nie chce, to nie ma w tym nic zdrożnego, że mąż czy żona pójdzie na mszę świętą osobno, a nie z całą rodziną. Nie jest to najważniejsze w uczestnictwie w niedzielnej mszy świętej, aby rodzina była całościowo wspólnie na tej mszy świętej. Również w zupełnie normalnej sytuacji rodzice często dzielą się, że jedno idzie z częścią dzieci rano, drugie w południe. Nie ma w tym nic zdrożnego, nic strasznego, żeby się w ten sposób podzielić, że część rodziny idzie tutaj, a ta część nieprzekonana, która nie chce, idzie tam. To jakby zmuszanie na siłę tutaj zwyczajowo, znaczy normalnie nigdy nie pomaga. Pytanie od użytkownika Ezers. Czy księża bractwa mogą palić fajkę lub zażywać tabaku? Oczywiście, jeśli jest uzależniony, wiem, że powinien z tym walczyć. Nasze wewnętrzne zasady, które arcybiskup nam zostawił, jeśli chodzi o tytoń, są dosyć proste. To znaczy, kapłani bractwa nie mogą kupować tytoniu i nie powinni mieć przy sobie, przechowywać tytoniu. Czyli jedyna sytuacja, w której kapłan może zapalić fajkę, jest taka, gdy zostanie poczęstowany, gdy ktoś w jakiś sposób zaoferuje, wtedy jest to dopuszczalne. Zasadniczo sama tabaka nie została w żaden sposób uregulowana przez nasze statuty. Pytanie od użytkownika Dawid Radzimski. Szczęść Boże! Proszę księdza, gdzie lub w czym szukać rozwoju osobistego w duchu tradycji katolickiej i czy istnieją schematy dyscypliny dla osób świeckich? Gdzie i w czym szukać rozwoju osobistego? W nauce Kościoła, przede wszystkim w liturgii, w mszy świętej. Tutaj zachęcam do świadomego uczestnictwa we mszy świętej, do poznawania, jeśli chodzi przede wszystkim o mszę uroczystą, śpiewów, modlitw mszy świętej. To jest absolutna podstawa. Później tradycyjna katolicka duchowość, zapoznawanie się z tradycyjną katolicką ascetyką i mistyką. Bardzo polecam, mamy naprawdę na naszym polskim podwórku wielkiego mistrza, czyli ojca Woronieckiego. Polecam na początek Pełnię modlitwy, jego książka Pełnia modlitwy. Piękne dzieło o podstawie wszelkiej pobożności, właśnie o modlitwie. Polecam również bardzo Jezus Król Miłości ojca Mateo Crowley Bowej. To jest dzieło również kluczowe, fundamentalne właśnie dla osób świeckich. Jeśli ktoś chce czegoś naprawdę więcej, no to wtedy polecam zainteresować się naszym trzecim zakonem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, przeznaczonym właśnie dla osób świeckich, gdzie jest pewna reguła, jest pewien statut i stwarza to już pewne okoliczności, uregulowane okoliczności do prowadzenia takiego naprawdę poważnego życia duchowego. Pytanie od użytkownika MK. Jak ksiądz skomentowałby działalność księdza Jakuba Bartczaka? Czy jest ona zła, dobra, irrelewantna?
jeśli chodzi o prowadzenie ludzi do Boga. A więc oczywiście nie jestem w stanie ocenić całej działalności księdza Bartczaka. Rozumiem, że chodzi przede wszystkim o jego muzykę, o rap, którym ksiądz Bartczak się zajmuje. Do tego mogę się krótko odnieść. Życie jest gitek, na spoko lub. Idę w modlitwę, bo jest działa Bóg. Pochwalony znów jest Chrystus. Antykowit masz w słowie Bożym, patrzcie, Ant 14. Się nie tworzy dziś serce wasze. Cuda mnie prosto, przy mikrofonie to jest lekką troską. Czas poryte i to tak nie wąsko. Wiesz, ciężki test, mistrzowską, boską opcją, gera Bóg, modlitwa. Według tradycyjnej dyscypliny, to znaczy gdyby przed 50, 60, 70 laty jakiś ksiądz zajmował się tworzeniem takiej muzyki popularnej, to na pewno byłby dyscyplinowany przez swoich przełożonych, dlatego że Kościół jeszcze wtedy pamiętał, że księża powinni zajmować się przede wszystkim duszpasterstwem, przede wszystkim duszę prowadzić do Boga, a wszystko inne to są tylko środki. I środków należy szukać tych najbardziej szlachetnych, tych najdoskonalszych i wykorzystywanie w ten sposób takich przejawów popkultury jak rap, takich no, dosyć powiedzmy potocznych, bardzo jest to, jeśli chodzi o popkulturę, to jest to bardzo pop, bardziej pop niż kultura, powiedziałbym, dlatego uważam, że jest to środek, który jest zasadniczo środkiem nieskutecznym do prawdziwej ewangelizacji, do prawdziwego prowadzenia ludzi do Pana Boga. Kościół raczej powinien promować prawdziwą kulturę i prawdziwą sztukę. Powinien pokazywać to, co piękne i szlachetne w niej, a używanie tych takich bardzo popularnych metod, bardzo popularnych środków uważam za po prostu nieadekwatne do przekazu. Przekaz Pana naszego Jezusa Chrystusa powinien być ubrany zawsze w odpowiednie słowa, zawsze w odpowiednią otoczkę. To rozumiem, że po Soborze Watykańskim II mogło gdzieś tam popaść w zapomnienie, bo sama liturgia jest sprofanowana, stała się taką rzeczą banalną, codzienną, a więc wszystko inne w Kościele też łatwo może stać się takie banalne i codzienne. I tu mamy do czynienia właśnie z ubieraniem przekazu Pana naszego Jezusa Chrystusa w taki naprawdę bardzo popowy. Popowy, no rozumiemy, nie jest popowy w sensie, to nie jest muzyka pop, tylko to jest rap. Natomiast chodzi o poziom kulturowy tego, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest no, niski poziom kulturowy. Rap nie jest jakąś szlachetną odmianą muzyki. Uważam, że nie jest jego środek adekwatny do przekazywania wiary. I no, w moim odczuciu jest to bardziej groteskowe niż budujące. Pytanie od użytkownika Daniel. Kiedy katolik powinien nadstawić drugi policzek, a kiedy powinien się bronić, nawet jeżeli wiązałoby się to z wyrządzeniem agresorowi krzywdy? Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne pytanie. Jest to chyba jedna z najbardziej niezrozumianych kwestii, jedno z najbardziej niezrozumianych zagadnień w ogóle w katolickiej teologii. Cóż ma oznaczać to nadstawienie drugiego policzka? Ma oznaczać gotowość każdego katolika do tego, żeby ofiarnie przyjmować cierpienie, do tego, żeby nie burzyć się wewnętrznie, gdy spotyka nas coś nieprzyjemnego. Nie oznacza to jednak, że katolik nie ma prawa się bronić. Wręcz przeciwnie, czasami katolik ma obowiązek się bronić. Jeśli zostają mu odbierane jakieś podstawowe rzeczy lub prawa, jak najbardziej może mieć obowiązek się bronić. Człowiek, który ma na utrzymaniu rodzinę, jak najbardziej ma obowiązek bronić tej rodziny, bronić środków, które są potrzebne do utrzymania tej rodziny. Oczywiście mówimy cały czas o godziwych środkach i o godziwej obronie. Taka godziwa obrona faktycznie czasami może wiązać się nawet z przemocą fizyczną, jeśli trzeba fizycznie kogoś bronić lub faktycznie z swojego majątku bronić. Jest to dopuszczalne, a czasami nawet konieczne. Podobnie, gdy ojczyzna jest w niebezpieczeństwie, katolik może mieć obowiązek, aby stanąć w jej obronie. Będzie w ten sposób bronił ojczyzny, która zapewnia, stwarza okoliczności, które są potrzebne dla jego normalnego funkcjonowania, wypełnia w ten sposób obowiązki, które wynikają z Bożych przykazań, które wynikają z samej sprawiedliwości. A więc obowiązek tego nadstawienia drugiego policzka jest przede wszystkim obowiązek wewnętrznego nastawienia. Czyli
Ja muszę mieć gotowość do tego, żeby przyjąć jakąś przykrość od drugiej osoby. Nie oznacza to, że nie mam zawsze pochylić głowę i nic nie mówić. Czasami muszę odpowiedzieć, na przykład muszę bronić mojego dobrego imienia. Jest to po prostu z jakiegoś powodu potrzebne. Ale gdy bronię tego mojego dobrego imienia na przykład, to nie z złością, z nienawiścią do tej osoby, nie dlatego, że ona uraziła moją dumę, tylko ze względu na sprawiedliwość, jakiś obowiązek, który wymaga tego, żebym tego dobrego imienia bronił. Gdy ktoś atakuje mój majątek, to bronię go nie dlatego, że właśnie jestem na niego wściekły i urażony, tylko dlatego, że sprawiedliwość się tego domaga, że muszę z miłości do mojej rodziny na przykład tego majątku bronić. A więc wewnętrzne nastawienie moje musi być takie, że ja nie mszczę się, bo ktoś mnie źle potraktował. Nie jestem wściekły, zazdrosny ze względu na to, że ktoś mnie w jakiś sposób uraził, tylko bronię jakichś własnych praw, czy osób, czy praw, czy rzeczy, co do których po prostu mam taki obowiązek. A więc na przykład katolik, który zostaje fałszywie o coś oskarżony, ma pełne prawo się bronić. Ale jeśli później ten oskarżyciel na przykład jest w potrzebie, katolik jak najbardziej powinien mu pomóc. W tym sensie nadstawiamy ten drugi policzek, to znaczy mamy gotowość do tego, żeby przyjmować te trudne rzeczy, te bolesne doświadczenia z pokorą, z oddaniem. Czasami trzeba się obronić, ale nie oznacza to, że mamy żal, złość i pretensje wobec tej osoby. My jesteśmy gotowi cały czas do przebaczenia, jesteśmy gotowi w tym sensie przyjąć kolejny cios, nie na zasadzie, że mamy go zignorować, tylko w tym sensie, że nie wzburza to nas, nie zostawia to oczywiście, kwestia emocjonalna nie jest bezpośrednio pod nas podległa, pod wolę podległa, natomiast chodzi o to, o akty woli. A więc ktoś mnie uraził, ja być może powinienem się w tej sytuacji obronić, być może jest to potrzebne ze względu na funkcję, którą pełnię, na przykład i rodzaj tego oskarżenia, ja się bronię, ale gdy ten człowiek potrzebuje pomocy, to mu pomagam. Gdy on mnie znowu spotwarzy, to znowu się bronię, nie ma w tym i staram się w tym wszystkim zachować spokój, zachować miłość bliźniego, modlić się również za tą osobę. Jest to trochę podobny fragment jak wtedy, gdy Pan Jezus mówi o tym, że jak ręka jest dla nas zgorszeniem, to trzeba ją sobie uciąć. Otóż o co chodzi? Czy faktycznie mamy teraz ucinać sobie ręce i nogi? Oczywiście, że nie. I dla pierwszych chrześcijan to było oczywiste. To dopiero po latach mogło stać się nieoczywiste, gdy sposób mówienia ówczesnych ludzi już przestawał być oczywisty. Pan nasz Jezus Chrystus uwielbia używać takich obrazów, które są swego rodzaju hiperbolami, bo po prostu tak wtedy mówiono. Uwielbiano opowieści, przypowieści, no i właśnie takie hiperbole. Było to w jakiś sposób takie szokujące dla słuchaczy, interesujące, intrygujące dla słuchaczy. Co oznacza to, że mamy uciąć sobie rękę? Oznacza to, że mamy właśnie wewnętrznie bardzo radykalnie walczyć z pokusą. Nie oznacza to, że właśnie należy ucinać sobie ręce i nogi i wyłupić sobie oko. Wręcz przeciwnie, byłoby to grzechem, gdybyśmy takie rzeczy robili. Pan Jezus nie cofa się przed używaniem takich hiperboli, takich porównań, bo po prostu jest to dla Jego słuchaczy intrygujące, ciekawe, a jednocześnie zrozumiałe. Podobnie jest z tym nadstawianiem drugiego policzka. Chodzi o nasze wewnętrzne nastawienie, co do którego mamy bardzo konkretne obowiązki, mamy konkretne wymagania, natomiast nie oznacza to, że nie wolno się bronić i że mamy zawsze właśnie tylko spuszczać głowę i przyjmować wszystkie ciosy. To myślę, że faktycznie jest to bardzo, bardzo ważna rzecz i jej niezrozumienie może prowadzić naprawdę do wypaczenia w ogóle obrazu katolickiej wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.